Tak jest, jestem z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania. Proszę Państwa, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, a Mieszko szczególnie za pomoc i opiekę podczas przygotowania prezentacji. Proszę Państwa, pięknie mówiliście Państwo profesorowie o mózgu, ale jest jeszcze jedna strona, że ten mózg niestety choruje. I niestety to jest organ, który jest najbardziej podatny na choroby. Jeszcze gorzej, na początku powiem, że niestety nie ma leku. Więc ja chcę Państwu dzisiaj powiedzieć o naszych doświadczeniach tutaj w Poznaniu, rozciągających się między ulicą Noskowskiego a Przybyszewskiego. I chcę zadać takie pytanie, czy w ogóle jest możliwe, aby guzy mózgu diagnozować dostatecznie wcześniej i czy w ogóle można je leczyć? Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wyobrażają sobie, jak guz mózgu wygląda, proszę bardzo, oto to. To jest skan komputerowej tomografii i takie nowe ciało, nowotwór pojawiający się, po prostu trzeba usunąć. Jeśli ten nowotwór jest mało złośliwy, to można sobie wyobrazić taką oto scenkę, że zostanie on usunięty w miarę dokładnie, dlatego że mało złośliwe guzy mają wyraźną granicę, łatwo rozdzielić i zrobić resekcję. Tak? I nowotwór usunąć, można go później badać. Jeżeli natomiast są to nowotwory złośliwe, to niestety z ich właściwości naciekających sąsiednie komórki jest prawie, prawdę mówiąc, nie do usunięcia, dlatego że nie jesteśmy w stanie obciąć te naciekające fragmenty. To jest po pierwsze, a po drugie jeszcze gorzej, że my tak dokładnie nie wiemy, kiedy dotkniemy fragment elokwentny i wtedy spowodujemy kolejną tragedię. Zatem, co my możemy zrobić? Mianowicie, tak jak tu na tym przedroczu pokazano, resekcja guzów zwiększa czas przeżycia od rozpoznania do 20 tygodni. Radioterapia też o parę tygodni, no i dodatkowo chemoterapia razem to tam daje około 10 miesięcy i koniec, nie ma leku. Więc trudno się dziwić, że zarówno neurochirurdzy, lekarze w ogóle, ale również biolodzy zwracają się w dalszym ciągu w kierunku zwracają się w kierunku biologii molekularnej, aby zobaczyć, jak to na poziomie przynajmniej cząsteczek daje się charakteryzować. I taką cząsteczką, która jest emanacją nowoczesnych biotechnologii, nanotechnologii, nowoczesnych leków jest DNA. Czy tą muzykę słychać? Ona jest tak piękna jak ten model. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ten model ma złoty środek podziału. To jest najpiękniejsza cząsteczka w przyrodzie. Zawiera i niosąca ze sobą niesamowitą ilość informacji. To, co my tak naprawdę chcemy, to, co przed chwileczką mówił profesor Wiśniewski, to my chcemy podejrzeć, jakie informacje są w DNA. Niezależnie, czy są to neuropeptydy, czy jakieś opiaty, czy wszystko tu jest zakodowane. Tylko nie wiadomo, czy to jest zakodowane tylko na poziomie genetyki, do której jesteśmy przygotowani i do której się odnosimy często, również teraz na tej sali, czy do epigenetyki. To są wszystkie te zdarzenia, które są ponad sekwencją RNA. I proszę Państwa, mianowicie, kiedy to zafascynowanie DNA osiągnęło sukces 10 lat temu, okazało się, że możemy, poznając tą strukturę, struktura w tym sensie rozumianą, że to są cegiełki poukładane w jakiejś kolejności, ta kolejność znaczy geny i tak dalej, mianowicie, że możemy wejść do pięknej budowli, która jest oparta o genom. Jeżeli ten genom zrozumiemy, to poznamy biologię, poznamy zdrowie i będziemy mogli, tak jak tutaj przed chwileczką słyszeli, dodać kilka wartości do społeczeństwa. Mianowicie ten gen, ten DNA, co on zawiera? On zawiera elementy
Niektórzy mówią na to nukleotydy, które się tak nazywają, ale możemy nazywać to cegiełkami o różnych kolorach. I kolejność ułożenia, tak jak powiedziałem, determinuje określone właściwości. Ale proszę zauważyć, tu jest cztery z nich są w kolorze niebieskim. One się nazywają adenina, tymina, guanina i cytozyna oraz, do którego Państwo się przygotowali, a ci specjaliści, które są na sali, wybaczą mi, albo i potwierdzą, że tylko takie dane można znaleźć we wszystkich bazach danych. Takie informacje o tych czterech. Natomiast jakoś dziwnie w żadnej bazie danych nie znajdziecie informacji o takim przyjacielu, który się nazywa metylocytozyna i tu jest jeszcze taki znaczek off. Czyli jeżeli metylocytozyna znajdzie się w DNA, to następuje zatrzymanie. To jest taki hamulec albo główny hamulcowy. Tak? I co on robi? Proszę zauważyć, że jeżeli ten DNA, tą kręcącą się podwójną helicę wyprostujemy, to zobaczycie, że to ta grupa metylowa grupa na cytozynie, metylocytozyna, proszę zapamiętać, to jest ważna cząsteczka, powoduje, że taki gen jest nieaktywny. I koniec. Natomiast jeśli w jakikolwiek sposób następuje demetylacja albo zniesienie tej blokady, zniesienie tego hamulca, to taki gen jest aktywny i dane białko jest produkowane. Prawda? I to jest najzwyklejszy proces komórkowy u wszystkich Państwa tutaj odbywający. I każdy niech siebie zapyta, jaki miał genom, kiedy miał 2 latka. Jaki miał genom, kiedy miał 20 lat. I kiedy, jaki ma genom dzisiaj. I co się okazuje? Ten genom jest taki sam. Natomiast dlaczego w pewnym momencie gen jest wyłączony? Bo inny zasób produktów genowych potrzebowaliśmy w wieku niemowlęcym, a inny dzisiaj, tak? Więc jest to niezwykle precyzyjnie kontrolowany proces. Tak? Ale się okazuje, że my nie żyjemy na izolowanej wyspie, tylko żyjemy w kontakcie z otoczeniem. I to otoczenie na nas wpływa. Tak? I co się dzieje? Że jeżeli w kontrolowany sposób następuje usuwanie i uwolnienie, czyli aktywacja genu, wszystko się dzieje normalnie. Ale co się stanie, jeżeli to się będzie działo w sposób niekontrolowany i ten pajacyk, który nazywamy genem, się tak ucieszy w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie? To będzie tragedia. To będzie po prostu nowotwór. Tak? On ma się uaktywnić tylko wtedy, kiedy komórka na to pozwala, a nie pod wpływem jakichś zewnętrznych zdarzeń. Komórka oczywiście najbystrzejszy organizm, jaki na świecie istnieje, on sobie znajdzie odpowiedź i wyjdzie z każdej opresji. Tylko dlatego jesteśmy na tej sali, tylko dlatego żyjemy, że mechanizmy naprawy komórkowe precyzyjnie działają. Gdyby nie działały, nas tu by nie było. Prawda? I o tym mówi ten balans tutaj, że nie z ROS, to są takie, słyszeliście, gazety, telewizja mówi, reaktywne formy tlenu, rodniki hydroksylowe. Takie, trzeba z nimi walczyć, bo one coś złego dla komórki robią. I rzeczywiście, ale nie szkodzi, komórka wie, co sobie z tym zrobić i ten balans utrzymuje. Ale jeżeli się znajdzie w sytuacji bez wyjścia, no to przegrywa. I to przegrywanie oznacza tylko tyle, że raptem i tych aktywnych, niebezpiecznych związków pojawi się niezwykle dużo. Prawda? I teraz, no co one robią? A szczególnie, co robią dla mózgu? Mózg jest szczególnie podatny na co? Na uszkodzenia. Te wszystkie leki podawane, one doskonale niszczą mózg. W jaki sposób? Mózg używa 80% tlenu, który cały organizm używa. Jest wysoki poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych, które łatwo są atakowane przez wolne rodniki. Znajduje się wiele metali, żelazo, miedź i wiele innych. I przy tym, jak na złość, mało tak zwanych antyoksydantów, czyli cząsteczek, które bronią jak gdyby organizmu. Tak? I teraz, jeżeli wyobrazimy sytuację, że mamy dużo jonów żelaza, czy tam żelaza w ogóle, miedzi w towarzystwie tlenu, to mamy sytuację jak na zamówienie, że mózg będzie bardzo podlegał uszkodzeniu. I tak jak powiedziałem, nie jest problem, że DNA będzie uszkadzany. Jeżeli będzie uszkodzony, to zostanie naprawiony w jakiś sposób. Ale jeżeli główny hamulcowy zostanie uszkodzony
I od tego nie ma odwrotu. To jest tragedia. Mianowicie ten związek, ta struktura tutaj w tej ramce, 5 metylocytozyna, proszę zauważyć, ona może ulec zniszczeniu. Jeżeli są chemicy, to wiedzą, a jeżeli nie ma chemików, to proszę wierzyć mi, że w wyniku utleniania, to jest usunięcie tej grupy lub deaminacji tej grupy, powstaje tymina lub cytozyna, normalne składniki DNA, czyli mechanizmy naprawy nie rozumieją. One mówią, aha, cytozyna dobrze, tymina dobrze, jedziemy. Zgoda? Ale to nieprawda, bo w tym miejscu, gdzie jest cytozyna, miał być proces ekspresji czy nadprodukcji, miał być zatrzymany, tak? Czyli zaczyna się coś złego. Tak? Więc w ten sposób rozumowując, my mówimy tak, to w takim razie spróbujemy w nowotworach, w guzach mózgu sprawdzić, jak wygląda proces zanikania czy obniżania poziomu tego związku, tego hamulcowego, nazwijmy 5-metyl-OC. Tak? No więc jak to się robi? No niestety z guzami mózgu jest przykra sprawa, bo trzeba pacjenta położyć, trzeba mu głowę rozkroić, tak widzieliśmy na drugim przedroczu, tkankę wybrać, wyizolować DNA i zobaczyć, ile mamy tej 5-metylocytozyny. I co się okazało, że proszę bardzo, zobaczcie, że ta ilość w jakiś sposób maleje ze wzrostem złośliwości guzu mózgu. Pięknie, zatem widać z tego, że najbardziej złośliwe nowotwory, glioblastoma multiforme, zawiera najmniej 5-metyl-OC. Pięknie. Ale lekarze w klinice, no panie, co nam z pana diagnozy, jeżeli my pacjenta mamy rozkrojonego? My chcemy o nim wiedzieć wcześniej, zanim przyjdzie do szpitala, tak? No więc mówimy tak, no dobrze, możemy, jeszcze mamy jedną możliwość, analizować krew, tak? Więc analizowaliśmy krew tych samych pacjentów, czyli bierzemy pacjenta, pobieramy mu krew, następnie idzie do kliniki, dokonuje się resekcja i proszę zauważyć, i znowu ta sama. Czyli uzyskaliśmy dość nieoczekiwanie, od razu mówię, to jest nasz autorski wynik, mianowicie, że my jesteśmy w stanie przed resekcją, przed operacją, przed wizytą pacjenta, któremu głowa pęka, zaproponować mu, pani, proszę udać się poprosić lekarza rodzinnego o rezonans magnetyczny i zobaczymy, czy nie jest to. Dotychczas tak nie jest. Państwo trafiacie, czy przepraszam, państwo nie, tylko pacjenci trafiają do obrazowania kiedy? Kiedy uderza głową w drzwi zamknięte. Zgoda? No więc sytuacja taka, że my wiemy teraz, że obniżamy ten poziom 5-metyl-OC. Wiemy również, że odbywa się to z powodu tych reaktywnych form tlenu czy rodników hydroksylowych, jak to nazwijmy. I być może, wiedząc o tym, warto się zabezpieczać. I najczęściej popularne stosuje się tak zwane suplementy diety. I dzisiaj tutaj na początku tej sesji były takie płyny rozdawane przez organizatorów, które zawierały napój likopenowy. Ja to przytaczam dlatego, że to jest spektakularna rzecz. Pojawił się na polskim rynku produkt, który zawiera, inaczej mówiąc, skondensowane pomidory, bo likopen to jest to, co w pomidorze jest, tak? Tylko pomidor tam zawierał mikrogramy, a w tej buteleczce, co tu państwo pili, jest 30 mg. To jest pierwszy taki na świecie napój owocowy, bo to jest napój owocowy plus likopen. To nie jest sok pomidorowy, żeby była jasność. Taka firma w Polsce się pojawiła i ludzie to stosują, twierdzą, że im to pomaga. Również w klinice staramy się pacjentom tłumaczyć, żeby to używali. Dobrze, więc mamy metodę diagnozy, ona jest stosowana w naszej klinice. Jeżeli sytuacja jest niejasna, wtedy nasze metody, ta metoda oznaczania czy diagnozy poprzez metylację funkcjonuje. No dobrze, diagnozować to my możemy, ale my chcemy leczyć. My, to znaczy lekarze, medycyna molekularna chce leczyć. Proszę państwa, nie będę tu daleko w naukę wchodził, chociaż to jest moja powinność, mianowicie, ale powiem, że jakieś 20 lat temu wymyślono, może troszeczkę mniej,
ale to nie, może nie ważne, że zauważono takie zjawisko, że jeżeli się wprowadzi kwas nukleinowy, jaki by on nie był, tu on jest przedstawiony jako taka sprężynka albo spirala, do komórki, to on powoduje wyłączanie albo wyciszanie, albo obniżanie aktywności genów, których sekwencja, czyli kolejność ułożenia jest homologiczna do produktu. To jest definicja, tak? Więc co, tu na sali są dwie panie, na końcu może się pokażą, że wykonały takie doświadczenie, że od lekarzy dostały tkankę nowotworową z mózgu, wyodrębniły białko i co się okazało, że wraz ze wzrostem złośliwości tam jest takie białko, które się nazywa tenascyna. To one mówią, to w takim razie syntezujemy taki kawałek kwasu nukleinowego, który ma sekwencję homologiczną do genu tego białka i co się okazało, taki eksperyment został wykonany, następnie sprawdziliśmy to na komórkach. Na komórkach jest taka rutynowa działalność laboratoryjna, proszę się tym nie przejmować. Ale już państwo muszą uważać, bo z tym trafimy, mając w kieszeni pozwolenie komisji etycznej, zawędrowaliśmy do szpitala i proszę zauważyć, że po resekcji guza mózgu tą strzykawką wprowadza się właśnie ten tutaj taki terapeutyczny RNA, to się nazywa ATNRNA, anti-tenascin RNA, tak? Prawda? Więc ryzykowne, proszę Państwa, ryzykowne. Wchodzi się do otwartego mózgu z preparatem chemicznym i tutaj mamy przykład, od razu mówię, że pozytywny, są również negatywne. Mężczyzna 46 lat, proszę bardzo, z bardzo dużym, to jest komputerowa tomografia, widać bardzo duży nowotwór, guz mózgu, proszę bardzo, tutaj centralna komora, centralne struktury są przesunięte w kierunku drugiej komory, ta druga jest praktycznie niewidoczna. On został usunięty po 16 tygodniach, proszę bardzo, tutaj, gdzie są te strzałki, to po resekcji tam się wprowadza ten związek, tak normalnie strzykaweczką. Tak jest, strzykaweczką. I proszę zauważyć, że tutaj w miejscach wprowadzenia nie ma żadnego śladu po 16 tygodniach, po 64 tygodniach nie ma śladów znowu, po 220 tygodniach nie ma śladu. Prawda? Czyli wniosek jest, działa, tak? No dobrze, ale każdy powie, tam na jednym przypadku działa i koniec. Więc myśmy akurat w tej serii doświadczeń mieli 50 pacjentów, chyba trochę więcej w tej chwili, porówno kobiet i mężczyzn. No i słuchajcie, w laboratorium można wszystko robić. Natomiast z pacjentem niewiele. Z chwilą zamknięcia czaszki już nie mamy dostępu, że tam możemy coś wyciąć, wyekstrahować, zbadać, już nie. Tylko są dostępne metody obrazowania i tutaj oraz te technologie, które w szpitalu są stosowane. No, co w szpitalu mamy? Wszystko, co lekarze w tej chwili stosują. Wywiad, rozmowy, pomiary wszelkiego typu. I proszę zauważyć, tam w szpitalu stosuje się taką skalę Karnowskiego do oceny stanu pacjenta. I to ta górna, to się wyraża w procentach, 100 to jest najlepszy stan pacjenta. I proszę zauważyć, niebieskie bary, słupki oznaczają pacjenta przed, czerwone po podaniu tego naszego preparatu. I proszę zauważyć, że w większości te słupki czerwone są wyższe. To jest jedna uwaga. Dwa, że te słupki czasem uzyskują 100%, co oznacza, że pacjent wrócił do pełnej sprawności. Jeżeli Państwo dobrze widzą, to są również takie przypadki, że czerwone słupki są mniejsze. Tak, zdarza się. Proszę Państwa, sprawa jest niezwykle trudna. Ponieważ my mamy terapię eksperymentalną, my nikomu nie możemy odmówić podania leku. Lek jest bezpłatny, w klinice podawany. Nikomu nie możemy odmówić, bo to było niemoralne. W związku z tym, co można zrobić, jeżeli pacjent był dwukrotnie operowany na Śląsku i przyjeżdża, panie, ja chcę, żebyście nam wstrzyknęli. Co może zrobić ordynator kliniki? Nic nie może zrobić, musi podać. Więc to jest trudna sprawa i dlatego te wyniki czasami są gorsze,
Ale proszę bardzo, tu dla glioblastomy, dla tego najgorszego guza mózgu mamy stopień przeżycia, który jest zdecydowanie większy niż kontrolnej, czas kontrolnego przeżycia pochodząc z brachyterapii. To jest taka standardowa terapia, która się stosuje w klinice. Proszę Państwa, mówię to, co przed chwileczką powiedziałem, mówię tu na imprezie, która się nazywa TED. Dlatego, że niezależnie jak to zabrzmi, jak Państwo to odbiorą, to jest pierwsza terapia na świecie tego typu, gdzie można leczyć metodą wymyśloną na podstawie znajomości procesów molekularnych zachodzących w komórce. To, że myśmy wymyślili pierwszy, dobrze, to jest chwała, ale jest wiele takich przykładów, że proste przełożenie mechanizmów molekularnych na procesy komórkowe zachodzi. Oczywiście powiem od razu, że nie byłoby to możliwe bez współpracy Uniwersytetu Medycznego, konkretnie Kliniki Neurochirurgii, tu tych osób oraz mego zespołu w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a pani dr Rolle i pani dr Monika Piwecka są na sali. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.